Rewolucyjne Międzymorze. Nie myślałem, że tu jeszcze wrócę, no ale patrząc na to, że poprzednia moja rozgrywka na Wacho skończyła się w ten sposób, a z Lewiatanem, z tego co widzę, nie tylko ja mam problemy, no to pozwoliłem sobie wrócić na nasze Międzymorze. Z tego co widzę, mamy jeszcze 30 niecałe lat Złotej Ery. Jesteśmy rewolucją. Okej, w sumie mało mamy jak na ten okres czasu, ale będziemy zaraz jeszcze więcej podbijali. Kultura polska zaczyna dominować na świecie. Chociaż bardzo mnie ciekawi, jakim cudem ja to tutaj wprowadziłem, skoro granicznych prowincji nie ma z naszą kulturą. No i prowincje husyckie też całkiem nieźle się nadwracają. Mamy 1500 golda total income'u oraz 1 milion żołnierzy w polu. Chociaż co do pieniędzy, to i tak mamy ich nieskończoną liczbę, bo jak widzicie, tracę 2 punkty korupcji rocznie. Co stoi na przeszkodzie, żeby co jakiś czas brać 3 dodatkowe tysiące? I widzę, że jakieś dziwne budynki, ja tu stawiam katedry i tak dalej. Po co mi to było? Plantacji w cholerę? A, katedry po to pewnie, żeby dostać bonus do nawracania w prowincjach, w jakichś pewnie sunnickich postawiłem, ale w międzyczasie pamiętajcie, żeby wpaść na eneba.com, gdzie trwa właśnie wyprzedaż z Trustly, z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Tu jest też kolejnego wasala, tutaj te Indie, a frakcja, która na razie rządzi, to Jakobini, pewnie po to wziąłem, żeby tutaj po taniości budować. Dla przypomnienia mamy następujące idele: ilościowe, handlowe, religijne, administracyjne, influence, dyplomatyczne, a teraz lecą profesjonal ideas, które zwiększą siłę mojej armii, ale głównie tutaj chodzi o dodatkowego misjonarza, którego mamy z polityk. Spread the revolution! I o, ten kraj zjemy sobie osobno. W sumie to ktoś kojarzy, że ja tu chyba miałem jakąś ciężką wojnę w międzyczasie, kiedy nie nagrywałem tego na bieżąco. Bo tak widzę, że nawet 4 lata minęło od poprzedniego odcinka i chyba to była jakaś wojna koalicyjna, coś tak kojarzę, patrząc też jeszcze na te trusa, które nam się kończą z dużą ilością krajów w kwietniu 36. Więc muszę teraz tą wojnę zakończyć wcześniej i nie prowadzić do tego, żeby była kolejna wojna koalicyjna. A chciałem małą, szybką wojenkę, no ale to i tak nie będzie problem. Tak z ciekawości, wszędzie gdzie mogę, no ta kultura już jest nawracana na polską. Biegnie sobie to z czasem. No i tutaj jeszcze hegemon mi się cały czas nabija, zapomniałem o nim. Rewolucja pochłania kolejne kraje. No, żeby aż za bardzo nie przekraczać tej overextensji, chociaż widzę, że jeszcze mogę sobie tak może do 50 punktów więcej pozwolić. No i pilnujmy tego terytorium, a tutaj to w sumie chyba podwyższa autonomię, żeby mi się jakoś tutaj to nie odpaliło. Koniec trusów. Kolejna wojna będzie z Jampurem i jego sojusznikami. Dobra, potrzebuję punktów republiki, ale okej, źle nie jest. Wreszcie mogę również zaatakować Nizarida. Tu chyba będzie troszeczkę dłuższa wojna, może Anglię wezwę do pomocy. Czuję się taki zagrożony. Jego armie tylko uciekają ode mnie, ja tutaj nawet mam... O, koalicja się już zaczęła zawiązywać, troszeczkę z tym złego jest. No ale tutaj weźmy tym razem tą część Nizaridów dla siebie. Kurde, dużo rzeczy się dzieje. Z Dhul Qadirem leci White Peace. Nasze polskie wojsko całkiem fajnie wygląda w tym roku. Dawno nie patrzyłem na te skórki w tym roku. Od Afganistanu biorę Kabul, bo strasznie mnie wkurza ta prowincja, że muszę ją zdobywać za każdym razem. I cyk, bierzemy kawałek Jampuru, żeby z tą overextensją nie przesadzać. Czyli 150 to jest takie optimum. Okej. No, będę miał chyba problemy z gatheringiem, dlatego teraz troszeczkę State House'u wpuściłem do budowy. Ciekaw jestem, do ilu mi wzrośnie spadek korupcji. Trochę upierdliwe te przejścia, bo forty na nich jednak nie działają. Nie blokują przejścia przeciwnikowi. Perpet Siege. Kurka, ile bym dał za tą nową funkcję? Rewolucyjna Morawia? O nie? I rewolucyjne Czechy? W sumie jeszcze zobaczmy, jak to na świecie wygląda. Meksyk toczy teraz wojnę z Anglią i przegrywa. Ej, ale czy to jest Meksyk w sensie pod butem... A, Franconii, to okej. Okay. Guyana jest pod butem Franconii i przegrywa. Peru jest pod butem Anglii. Ja powiem wam, że bardzo dziwne są te nowe państwa, które tutaj powstają w nowym świecie. Ja w sumie po tej erze rewolucji mam jeszcze jedną erę. Jak Nizarid może być moim wasalem? What? No, od Nizaridów bierzemy naprawdę teraz spory połać ziemi i w zasadzie kolejnym razem zostaną nam już tylko w Arabii do pokonania. Część z nowo dobytych terytoriów przekazujemy naszemu białemu słonikowi, który ma nazwę tu nie ma ropy, bo przecież tutaj nie ma ropy, przynajmniej jeszcze. No bo żeby nie przeginać z tą agresywną ekspansją. 180 i nadal na minusie. No nie ma tak źle. Ten guzik naprawdę się przydaje. I okej, trzeba będzie zacząć integrować tą ciemną plamę. Chociaż najpierw to ja chcę tą tutaj zintegrować, co jest w Indiach.
No, coś czuję, że tutaj armia do tłumienia buntów w tym regionie, taka 60-tysięczna, to się zdecydowanie przyda, więc weźmy ją tutaj, przyłączmy. Jest to jedna z opcji z DLC-ka, bo na pewno się mnie o to spytacie w komentarzach. To autotłumienie jest genialne. Tylko nie wiem, czy nie jest tak, że im większy teren zabezpieczamy, tym to mniej efektywnie działa. Chociaż nie widzę, żeby tutaj te liczby się zmniejszały, więc niech ta armia sobie tutaj później chodzi. O, tłumi tutaj wszystko, wszystko ma mi tłumić, wszystko wszędzie. Bardzo mnie zastanawia, z jakim Cassius Belli mam podbijać kraje rewolucyjne. Chyba Paradox czegoś tu nie przewidział. Gdzie mój imperializm? Na szczęście wciąż mam ideę religijne, więc chyba dobrze, że nie będę tego kasował w ogóle. O, wszyscy wychodzą mi z koalicji, jak miło! I my się teraz weźmiemy za Sycylię. Och, tylko niech to się dalej rozwiąże. Naprawdę w koalicji przeciwko siebie miałem New Providence? Aha, bo to są sunnicy piraci tym razem. No i lecimy na wojnę z Sycylią. Co prawda troszeczkę tutaj ma przeciwników, ale ja wezwę Anglię. Myślę, że damy radę. Od Sycylii tak naprawdę zależy mi tylko i wyłącznie na tej jednej prowincji, bo nadam ona dodatkowego misjonarza, a odczuwam ich brak i to niemiłosiernie. Więcej Ben Powera! Oh my god, jak jest to wszystko rozwalone teraz w tym momencie. Mały Carpet Siege. I nasza kawaleria też fajnie wygląda już w tej erze. Jak oni się nazywali? Lancerzy? Już w tym okresie nie pamiętam. Tak najmniej zauważyłem, że dochodzą mi jeszcze dwie fajne polityki. Diplomatic Annexation Cost kolejne, bo i tak już mamy jedno. I Missionary Maintenance Cost i Missionary jest tutaj zrobione. A tutaj, o, Diplomatic Annexation Cost znowu zmniejszone 20%. I trochę przegiąłem z tym jednym wasalem. Rewolucyjna Andaluzja, o mój Boże, to się wszystko rewolucjonizuje. Ciekawe, co się stanie dalej. Czy na tej liście są jakieś groźne kraje? No, jest Andaluzja, ale Fokket i tak raczej nie dołączy do koalicji. Powiem wam, że najgorsze w tym całym podboju świata to jest po prostu to takie pojedyncze klikanie prowincji, żeby się nawracały i dodawanie ich do trade company. Gdybym nie musiał tego nawracać, to ten podbój świata byłby znacznie przyjemniejszy, bym nie musiał się tym w ogóle zajmować. No i bierzemy ten kawałek ziemi, już tutaj Bałkany zabezpieczamy, bierzemy to, co potrzebujemy od Rzymu dla nas. Zostawimy tutaj jedną armię do pilnowania tego wiecznie, a tutaj te terytoria przekażemy Bizancjum, bo czemuż by nie. No i powinniśmy zaraz dostać szóstego misjonarza za podbój Rzymu. Rozpoczęłam też budowę kanału sueskiego, przyda nam się to. No i na dzisiaj to tyle, taki odcinek troszeczkę dla osłody. Zobaczcie, jak już ta kultura szybko nam się nawraca, religia też coraz szybciej. No i w ramach tych 10 lat podbojów podbiliśmy prawie 3000 developmenta, bo startowaliśmy z 5000, no a mamy prawie 8, więc leci to bardzo szybko. Tylko trochę martwią mi te kraje rewolucyjne, jak sobie z tym poradzimy? No ale dla mnie to jest teraz nowość, więc sobie to przetestujemy. Pamiętajcie, że na tej modyfikacji koniec gry to 1900 rok.